Szanowni Państwo, mam przyjemność powitać Państwa na dzisiejszym webinarze Bądź o krok przed hakerem, bankuj bezpiecznie. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu spotkaniu zdobędą Państwo nowe informacje, nowe narzędzia, dzięki którym lepiej zrozumieją oraz będą w stanie lepiej reagować na możliwości ataków ze strony oszustów. Na początku naszego webinaru chciałabym przedstawić dzisiejszych prelegentów. Monika Oleksiejuk. Dzień dobry. Joanna Harlińska. Witam serdecznie. Oraz Bartosz Wójcicki. Dzień dobry. Z Biura Informacji Kredytowej oraz Adam Kuczewski. Dobry wieczór. Z BNP Paribas. Ja mam na imię Karolina Czwarnakos. Mam przyjemność poprowadzić dzisiejszy webinar i także jestem pracownikiem banku BNP Paribas z obszaru bezpieczeństwa. Inspiracją do dzisiejszego spotkania był raport antyfraudowy wydany przez Biuro Informacji Kredytowej. Moniko, opowiedz proszę o najciekawszych wnioskach z tego raportu. Dziękuję. O ile można powiedzieć, że te tabele i wykresy są ciekawe, to oczywiście o tym opowiem. Ale po pierwsze i najważniejsze, czym w ogóle jest ten nasz raport antyfraudowy BIK? Jest to zbiór wszelkich informacji dotyczących zagrożeń fraudowych, weryfikowany na trzech rynkach. Pierwszy rynek to klient indywidualny, czyli my wszyscy. Drugi rynek to małe i średnie przedsiębiorstwa, a trzeci rynek są to korporacje oraz banki. W takim raporcie antyfraudowym zbieramy najważniejsze informacje dotyczące kwot, rodzajów zagrożeń i częstotliwości ich występowania. Natomiast, żeby dobrze przeanalizować, czym jest ten raport antyfraudowy, skąd on się wywodzi, trzeba sięgnąć definicji samego fraudu. Pozwolicie Państwo, że przeczytam, zacytuję definicję. Fraud. Pod pojęciem fraud należy szeroko rozumieć działania nie tylko w cyberprzestrzeni, które wskazują na nieuczciwość, oszukiwanie i naciąganie ofiary, zmierzające do wyłudzenia korzyści majątkowej lub osobistej. I widzicie Państwo, jest to bardzo problematyczne z racji tego, że mówiąc po polsku, wszystko opiera się na tym, że chodzi o nasze pieniądze. Hakerzy coraz bardziej i kreatywniej działają i próbują nas oszukać na różne możliwe sposoby, i ich jedynym głównym celem są nasze środki finansowe zgromadzone w różnych miejscach. Czy to w banku, czy również przejęcie podczas naszych zakupów online'owych. Pomysłów i sposobów jest bardzo dużo i o nich postaramy się dzisiaj chwilkę poopowiadać. Skupmy się teraz zatem na danych i na naszym pierwszym pytaniu, które pojawiło się w raporcie antyfraudowym. Czy wyciek danych to powód do niepokoju? I o ile wydawać by się mogło, że odpowiedź tak, te najwyższe słupki, ponad 80% powinny spowodować w nas spokój, o tyle uwaga, ponad 10% z nas uważa, że wyciek danych to nie jest powód do niepokoju. I oprócz tego kolejne kilka procent osób ma podejście do tego, że dalej nie wiedzą i nie mają zdania w tym temacie. Pokazuje nam to, że mamy jeszcze sporo pracy domowej do odrobienia i musimy się zastanowić nad tym, co tak naprawdę może spowodować taki wyciek danych, bo skoro twierdzimy, że nie, to jednak coś jest na rzeczy. Kolejne pytanie w nawiązaniu do poprzedniego. Pojawiło się, co może zrobić osoba, która skradnie nasze dane osobowe. I tutaj nie tylko skradnie, ale o ile wyciekną nasze dane osobowe, również można w to włączyć. I teraz osoba, która świadomość nasza a propos kradzieży naszych danych osobowych jest już dość spora, bo mamy świadomość tego, że można zaciągnąć kredyt, że można dokonać jakiegoś zakupu i oczywiście ten kredyt tutaj wiedzie prym, bo bardzo dużo osób z nas rzeczywiście wskazało tą odpowiedź. Natomiast odpowiedź trzecia na wykresie, czyli wszystko, wiele i dużo złego, jest taka dość enigmatyczna, jednak pokazuje, że jednak nie do końca wiemy i można to połączyć z tą ostatnią odpowiedzią, która jest dla nas zatrważająca, bo około 20 osób niestety nie wie, co może się stać z takimi skradzionymi naszymi danymi osobowymi. W związku z tym i zapewne przez tą niepełną naszą wiedzę a propos zagrożeń i wyłudzeń, mamy do czynienia z takim dość przykrym faktem, że osobistą styczność z formą wyłudzenia miało ponad 36% Polaków w zeszłym roku, co oznacza, że co trzeci z nas, nawet więcej niż co trzeci z nas, jak tu siedzimy, czyli ty na przykład Karolina, tak, miałam, i Asia, potwierdzam. Mogła paść ofiarą takiego ataku.
Rzeczywiście najczęściej jest to phishing. Za chwilkę wytłumaczymy dokładniej, na czym to polega, bo oczywiście sam slogan nie zawsze nam wszystko mówi. Są to też super okazje, które bardzo często gdzieś się pojawiają, że o, nie wiem, mamy Black Friday na przykład, tak? I widzimy, że coś, buty biegowe, przepraszam, ja biegam, więc się utożsamia. Że teraz Baltic Pipe jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o reklamę Baltic Pipe. Zdarza się tak. Natomiast ja pamiętam taką sytuację, buty biegowe, które normalnie kosztują około 1000 zł, nagle były za 200. No i było to dość mocno podejrzane, tak? Mamy sytuację na Blika, czy na znajomego z Facebooka. Na czym to polega, to już chyba wszyscy doskonale wiemy, tak? Że dostajemy po 5 latach braku kontaktu z daną osobą, tak? W kanałach social mediowych mamy informację, jestem tutaj, brakuje mi, zrób mi proszę szybki przelew. No budzi to pewne wątpliwości. Zazwyczaj jest to niby piątka, nie zbiedniejemy, ale dodajmy sobie piątkę do piątki i robi się z tego już spora kwota na koncie naszych przestępców. Mamy też akcje charytatywne, tak? To są w tym roku już nie widzimy tej tendencji wysokiej na Ukrainę, bo to, co rzeczywiście się działo w związku z sytuacją naszych sąsiadów w zeszłym roku, było mocno wyskalowane, natomiast w tym roku jest już to mniejsze. Niemniej jednak w dużym stopniu akcje charytatywne pod tytułem się pomaga i inne akcje, które gdzieś tam pomagają ludziom, tu rzeczywiście jest to dość często atakowane. I ostatni wykres, który ma tylko i aż jeden słupek. Dlaczego tylko i aż? Bo mamy nową tendencję. To jest podszywanie się pod instytucję publiczną, czyli tak zwany phishing. I to też za chwilkę o tym troszeczkę więcej opowiemy, zdefiniujemy i wskażemy na przykładach. Nawiązując do poprzedniego pytania a propos wyłudzeń, jaką mamy styczność z tymi wyłudzeniami, no to sama styczność to jeszcze nic strasznego, tak? Jeżeli jesteśmy gdzieś tam ofiarą, możemy się spróbować przed tym obronić, ale słuchajcie, mamy skalę wyłudzeń, które skończyły się sukcesem dla hakerów, a niestety dla nas jako użytkowników zostaliśmy stratni, no to w tym momencie mamy 20% takich wydarzeń, że rzeczywiście klient traci pieniądze. Tutaj jest bardzo często w formie wyłudzeń kredytów i abonamentów. Tak, ktoś w naszym imieniu idzie do odpowiedniego miejsca, tak, i zaciąga nowe zobowiązania. Wspomniany wcześniej Blik i na znajomego z portalów społecznościowych, to rzeczywiście też pojawia się nasze zaufanie, czasami gdzieś brak uwagi, koncentracji, dobry moment tak naprawdę, to znaczy dobry dla przestępcy, dla nas już niekoniecznie, skoro straciliśmy. Wspomniane akcje charytatywne i tak naprawdę tutaj wszystko się pojawia ze slajdu poprzedniego, tak? Czyli jak już jesteśmy atakowani, to niestety bardzo często, prawie w 20% są one skuteczne. Mi się wydaje, że nie tyle akcje charytatywne, tylko w ogóle jakiekolwiek zmiany geopolityczne mają wpływ na bardzo dużo sztucznych reklam, czy różnych akcji, które pobudzają, które właśnie mają na celu zbieranie, oczywiście pomoc, ale na koniec dnia zostajemy ofiarami niestety oszustów. Jeżeli chodzi o wyłudzenie kredytów i abonamentów, to chyba jest jednak jakieś czasami pokłosie wycieku danych, tak? Że niestety podajemy ten login, hasło osobom, które czasami podają się za różnego rodzaju służby, czy też reprezentują bank, a na koniec dnia okazuje się, że ktoś po prostu dostał się do naszej bankowości elektronicznej. No i w ten sposób, nawet jeżeli nie ma tam środków, zawsze można poprosić o kredyt na przykład, tak? A już się uda. Dokładnie. Ja bardzo często, jak rozmawiam z różnymi ludźmi, słyszę, że on się nie martwi wyciekiem danych, a propos wcześniejszych slajdów, bo on na przykład nic nie ma na koncie. Jego nie okradną, bo nie mają z czego. No, niestety. Okej, natomiast jeżeli nie ma z czego i zaciągnięcie dodatkowego zobowiązania przed potencjalnego przestępcę, wcale nie ułatwi takiej sytuacji. Więc pamiętajmy, że jeżeli nawet nie mamy wysokich środków zgromadzonych na koncie, to zabezpieczmy te potencjalne, które mogą nam być dołożone jeszcze do naszego, tak, obciążyć tak. Nasz dodatkowo nasz budżet. Ostatnie pytanie, które przeanalizujemy sobie w dniu dzisiejszym, to są cyberataki. Czyli jak już padamy tymi ofiarami, mamy do czynienia z różnego rodzaju wyłudzeniami, zagrożeniami, to w jaki sposób, czy jaką mamy świadomość, w jaki sposób możemy się przed tymi zagrożeniami, cyberatakami, próbami wyłudzeń obronić, tak? I tu było pytanie do naszych Polaków, Polek i Polaków, tak, do naszych respondentów. Jak to wygląda i jakie najczęstsze metody mamy, aby rzeczywiście uchronić się przed takimi zagrożeniami? W większości rzeczywiście nie otwieramy na przykład wiadomości od nieznanych dostawców, bo jakby mamy już tą świadomość, że skoro nadawca danego maila, czy tam wiadomości, czy SMS-a
no, budzi w nas wątpliwości i do tej pory nie dostawaliśmy nic, a nie daj Boże, tam jest jeszcze jakiś załącznik, jakieś coś, no to już pali się taka lampka u nas, że może to być jednak atak, tak? Jednak kampanie edukacyjne, które między innymi banki, tak jak wasz, pojawiają się i uświadamiają i edukują nas w tym, co jest dla nas zagrożeniem, co jest bezpieczne i jak stosować, powoli zaczyna kiełkować, powoli już gdzieś tam pierwsze efekty przynosić, więc nie otwieramy, staramy się unikać tego. Stosujemy również bezpieczne hasła, to jest szalenie ważne w dobie dostępu do wszystkich platform, gdzie tak naprawdę musimy, logując się, podać ten login, hasło, tak, i to hasło naprawdę musi być bezpieczne. O dodatkowych później jeszcze zapewne opowiecie możliwościach, jak dobezpieczyć. Tak, tutaj możemy jeszcze doradzić od razu, że najnowsze zalecenia, rekomendacje mówią o 15 znakach tak naprawdę, małe, duże litery. Nawet używanie, że tak powiem, języka polskiego, naszych skomplikowanych znaków typu sicini, też stanowi dodatkową barierę dla przestępców tak naprawdę, więc to też warto z tego korzystać. A jeżeli chodzi o 15 znaków, zdajemy sobie sprawę, że to jest dość dużo, więc czasami rekomendujemy po prostu wykorzystanie na przykład jakiegoś fragmentu zdania albo nawet fragmentu piosenki, tak? To też się zdarza. Z tym, że warto do tego troszeczkę skomplikować te całe wyrażenie, na przykład użyć małych, dużych liter albo znaków specjalnych. Albo zamienić jedną literę w cyfrę. Na przykład. No i co najważniejsze, hasło jest tylko dla nas. Nie szarujemy. I hasło jest jedno do jednego portalu, do jednego portalu, tak, tak. Nie możemy w social mediach mieć to samo hasło, co na przykład w bankowości elektronicznej. No to niestety jest dość ryzykowne i staramy się odseparować te światy. Dokładnie tak. Ostatnie dwie rzeczy jeszcze, jakie zweryfikowaliśmy podczas pytania, jak się chronić, to bardzo często ludzie unikają korzystania z publicznych sieci Wi-Fi. I to też jest świetne, bo gdzieś tam zmniejszamy ryzyko potencjalnych ataków. I ostatnie, które dla mnie jest osobiście najfajniejsze, z którego ja osobiście korzystam i jest to proste, łatwe i przyjemne, no i dużo bezpieczniejsze, to jest stosowanie biometrii. Czyli mój palec mówi, że ja jestem Moniką Olesiejuk, nikt nie ma takiego palucha jak ja, więc mogę się zalogować bezpiecznie i to mnie gdzieś dodatkowo chroni. Obiecałam, że wrócimy do definicji, więc pokrótce opowiem, czym jest phishing i vishing, bo rzeczywiście widzimy, że to są przede wszystkim ataki socjotechniczne. Bo to jest teraz niestety najczęstsze metody działania hakerów i oszustów w sieci są takie, że gdzie żerują na naszych emocjach. I o ile phishing to jest taki podstawowy rodzaj ataku, oni po prostu nam wysyłają linka, dzięki któremu wklikujemy się w jakąś fałszywą stronę. No i to, co dalej się dzieje, jakby zależy już bezpośrednio od nas. O tyle vishing jest już metodą nieco bardziej skomplikowaną. Ona wymaga od oszusta jakiegoś dodatkowego przygotowania, jakiegoś scenariusza rozmowy i tak dalej. Z tego, że on się bardzo często kontaktuje na przykład z nami telefonicznie, tak? I bardzo często tutaj mamy do czynienia z oszustem na przykład na osobę instytucji publicznej. Mamy sytuację, że ktoś dzwoni, podaje się na przykład za policjanta i próbuje w różny sposób pozyskać dane, tak, i tak dalej. Natomiast mamy też informacje, że pojawiają się phishingi, próby wyłudzenia danych również na osobę publiczną i tutaj na pracownika banku. Czy rzeczywiście, Adamie, widzicie takie rzeczy? Jak to wygląda w sektorze bankowym, takie zagrożenia? Tak, jak najbardziej widzimy. Natomiast przede wszystkim powiedziałbym, że te ataki nasiliły się w zeszłym roku, a jest ich obecnie bardzo dużo. I tutaj jakby taki element techniczny jest, że jak najbardziej przestępcy podszywają się pod pracowników banku, pod instytucje publiczne. Natomiast dodatkowo tym elementem technicznym jest to, że kiedy dzwonią do ofiary, to mają możliwość wybrania numeru, jaki nam się wyświetli. Znaczy mogą dowolny numer podać, który nam się wyświetli. Także jeżeli my odbieramy połączenie i nawet chcielibyśmy w trakcie takiej rozmowy szybko sprawdzić ten numer, no to rzeczywiście wyjdzie nam w internecie informacja, że to jest numer należący do banku, do policji, do prokuratury, do firm pożyczkowych czy jeszcze do innych instytucji. Więc co w takiej sytuacji zrobić? Trzeba się rozłączyć, to na pewno, ale odzwaniamy na ten numer, czy wybieramy ręcznie już? Numer.
Przede wszystkim, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, to rozłączamy się. Te rozmowy wyglądają zazwyczaj tak, że tak jak wspomniałaś, jakby przestępcy odnoszą się do naszych emocji. Na przykład podają się właśnie za pracownika banku i twierdzą, że na naszym rachunku zniknęły środki albo było włamanie na nasz rachunek i że potrzebują tutaj naszej współpracy. Nawiązują do tego, że ta współpraca jest potrzebna już teraz, że to jest coś, co jest pilnie potrzebne nasze, że tak powiem, wsparcie i zaangażowanie. Natomiast oczywiście w kontekście rozmów z bankiem, jeżeli rzeczywiście bank dzwoni do klienta, bo też takie rzeczy się zdarzają, jasne, że tak, natomiast pracownik banku nie prosi o ani instalację oprogramowania, ani nie pośpiesza, ani nie mówi, że potrzebne są dane poufne typu hasło do konta czy tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli mamy wątpliwości, czy rozmawiamy rzeczywiście z pracownikiem banku czy innej instytucji, najlepiej się rozłączyć i na spokojnie oddzwonić, wybierając numer ręcznie, nie poprzez oddzwonienie na ten numer, który nam się na liście połączeń wyświetla. Żeby na wszelki wypadek nie wdzwonić tak. Się na fałszywy numer, tak, rozumiem. Dokładnie tak. Dobrze. Spotkaliśmy się dzisiaj także, żeby porozmawiać o technologii. Technologii, która pomaga nam w ochronie przed oszustami, tak na dobrą sprawę. Bezpieczeństwo korzystania z serwisu bankowości elektronicznej tak naprawdę uwarunkowane jest przez dwie strony. Z jednej strony są to zabezpieczenia po stronie banku i o tym w zasadzie wszyscy wiemy, ale także bardzo dużo zależy od tego, jakie decyzje podejmuje klient oraz jakie zabezpieczenia ma klient. Adam, podpowiedz proszę, jak bank pomaga klientom czuć się bezpiecznie, zabezpieczyć się przed tego typu oszustami czy też atakami? Jest kilka elementów. Przede wszystkim bank posiada szereg systemów wewnętrznych, które pilnują bezpieczeństwa środków zgromadzonych przez klientów. I efektem tego działania może być to, że na przykład bank do nas zadzwoni i poprosi o potwierdzenie transakcji. Poprosi o potwierdzenie, czy to rzeczywiście my chcemy dokładnie taki przelew zrobić i poprosi o potwierdzenie szczegółów tego przelewu. I to jest jakby jedna rzecz. Druga kwestia to jest edukacja. I tutaj działamy bardzo prężnie, bym powiedział, między innymi poprzez stronę internetową naszą, gdzie mamy dedykowaną sekcję bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, dokładnie, gdzie mówimy o zasadach bezpieczeństwa, mówimy o tym, jak się uchronić, na co zwracać uwagę podczas korzystania z bankowości, podczas bankowania, jak i też publikujemy ostrzeżenia, jeżeli widzimy, że są kampanie skierowane przeciwko na przykład naszym klientom. Jesteśmy także obecni w social mediach. Także też zachęcamy do śledzenia informacji. I trzecia rzecz to są rzeczy, które nasi klienci mogą włączyć sobie sami. To są takie funkcjonalności, które zwiększają bezpieczeństwo. I można do nich zaliczyć na przykład dwuetapowe uwierzytelnienie, które polega na tym, że w momencie, kiedy logujemy się do bankowości internetowej, to podajemy login i hasło. Natomiast dodatkowo każde takie logowanie potwierdzamy hasło na SMS lub poprzez aplikację mobilną. I w ogóle aplikacja mobilna, ponieważ jakby żyjemy coraz bardziej, coraz większym pośpiechu i w coraz większym ruchu i coraz częściej korzystamy. Potrzebą dostępności do wszystkiego tu i teraz. Tak, poprzez smartfona. Także tutaj wychodzimy, że tak powiem, z aplikacją mobilną Go Mobile, gdzie mamy dostępną, właśnie tutaj wspomnianą przez na przykład wcześniej Monikę, biometrię. Dokładnie tak. Także też zachęcamy do wykorzystania tej aplikacji. Tam też widać, w zasadzie mamy dostęp do pełnego konta, wiemy, co się dzieje na tym koncie i każdy ruch może być weryfikowany poprzez dodatkową informację czy też potwierdzenie w aplikacji mobilnej. Więc to zdecydowanie jest nowoczesne rozwiązanie i tak naprawdę dobrze chroniące naszych klientów. Tak, versus sytuacje, gdzie, bo też takie sytuacje widzimy, że niektórzy klienci właśnie zamiast skorzystać z bankowości mobilnej, z aplikacji, korzystają z aplikacji online poprzez przeglądarkę w telefonie. Oczywiście jest to technicznie możliwe, natomiast powiedziałem, że po prostu jest to mniej wygodne.
Rozumiem. Jeżeli chodzi o to silne hasło, to także wspominaliśmy o tym już dzisiaj, 15 znaków. A jednocześnie też podkreślamy, że wszystkie ostrzeżenia czy też informacje na temat podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa są na naszej stronie zawsze dostępne. Są tam też komunikatory, jeżeli coś się dzieje. Staramy się Państwa też zawsze na bieżąco informować w ramach social mediów, żeby zwrócić Państwa szczególną uwagę na pewien rodzaj wydarzeń, które obserwujemy także po stronie banku i po prostu tak naprawdę oszustw, które niestety każdy z nas jest tak naprawdę narażony dzisiaj. Jeszcze chyba ostatni punkt. Tak, jeszcze jeden punkt, który dotyczy tak zwanej ochrony behawioralnej. I to jest taki element, który z jednej strony jest to element, który działa w tle, natomiast z drugiej strony wymaga, to też o tym za chwilkę powiemy, wymaga włączenia ręcznego przez użytkownika. To może najpierw Bartku, opowiedz nam proszę trochę więcej o tej ochronie behawioralnej, o co tak w zasadzie chodzi i czy może warto ją włączyć? Tak, biometria behawioralna, ochrona behawioralna to istotny element zabezpieczeń. Żyjemy w takich czasach, kiedy rozwój technologii definiuje trochę naszą rzeczywistość i ten rozwój technologii to nie tylko komputery piszące wiersze, samojeżdżące samochody, czy różne nowe, inne ciekawe usługi, ale także rozwój technik stosowanych przez przestępców, głównie po to, żeby ukraść nasze dane, czy ukraść nasze środki finansowe. Przestępcy sięgają, to już trochę mówiliśmy dzisiaj o tym, po coraz bardziej wyrafinowane techniki, tak? Od bardzo prostych elementów phishingowych kradnących nasz login i hasło, po bardziej skomplikowane socjotechniki, w których my jako klienci jesteśmy oszukani i tracimy dostęp czy to do swoich środków, czy do swoich urządzeń, bo przestępcy też przejmują kontrolę nad naszymi urządzeniami. Natomiast jest istotny element, który trudno podrobić, czyli nasze zachowanie przed tym komputerem. Ta charakterystyka pisania na klawiaturze, charakterystyka ruszania myszą, charakterystyka trzymania smartfona jest unikalna dla każdego z nas i też pozwala nam wykorzystać ten element do dodatkowych elementów bezpieczeństwa. Głównie to składa się oczywiście z tego, że mamy pewne elementy związane, nazywane pamięcią mięśniową, czyli tak naprawdę przez całe nasze życie uczymy się pewnych zachowań. Mamy pewne nawyki w pisaniu na klawiaturze, w ruszaniu myszą, w trzymaniu smartfona i one są unikalne. One definiują to, jak korzystamy z urządzenia. W ciągu kilku sesji możemy nauczyć się zachowania każdego z Państwa, tak żeby móc zweryfikować, czy to przy kolejnym logowaniu to Państwo korzystają z tej usługi. Tutaj Adam wspomniał, to dzieje wszystko się w tle. Tutaj nie ma żadnych dodatkowych czynności, które trzeba po włączeniu tej biometrii wykonać. Nie musicie Państwo przepisywać dodatkowych kodów, czy wstukiwać przepisywać jakiegoś konkretny tekst. Wystarczy być sobą, żeby być bardziej chronionym. To jest bardzo fajne hasło, które osobiście mi się podoba. Z drugiej strony należy pamiętać też, że nie zbieramy bardzo wrażliwych danych. Tutaj jest nasze rozwiązanie ochrony behawioralnej, jest rozwiązaniem, które Biuro Informacji Kredytowej, można powiedzieć, wymyśliło i rozpropagowało na rynku. Natomiast mamy bardzo dużą wagę przykładamy do poufności tych danych. Nie zbieramy sekwencji klawiszy, nie zbieramy konkretnych elementów, w które Państwo klikacie w aplikacji bankowej. Nie zbieramy żadnych prywatnych informacji, czyli na przykład jakie inne strony Państwo odwiedzają, ale także nie zbieramy całego kontekstu transakcji. My nie wiemy, czy w danym momencie wykonują Państwo transakcję finansową, zmieniają Państwo dane, przeglądają rachunek, czy dokonują innych czynności w ramach bankowości. To wszystko dzieje się w tle i powoduje, że te dane są w maksymalny sposób zanonimizowane, czyli znowu, patrzymy tylko na zachowania, tą melodię pisania na klawiaturze, charakterystykę tego, jak używamy myszy i na bazie tego zbieramy dodatkowe cechy, które mogą wzmocnić nasze bezpieczeństwo i naszą ochronę w ramach korzystania z bankowości. Bardzo istotne jest to, że to dzieje się wszystko w sposób niezauważalny, zanonimizowany, ale także istotnym wydźwiękiem jest to, że jest to rozwiązanie sektorowe.
Czyli znowu, korzystając z kilku banków, z usług kilku banków, nie zawsze w jednym jesteśmy tak często, jakbyśmy chcieli. Wspomniałem, że musimy widzieć kilka sesji, żeby nauczyć się wzorca i zebrać te cechy behawioralne, żeby móc klienta dodatkowo zautoryzować. Jeśli do danego banku będziemy logować się rzadko, nie wiem, raz na kwartał, nie wiem, odnawiając tylko jakieś lokaty, no to ten proces nauki będzie długi. Tak? Natomiast rozwiązanie sektorowe, także dzięki temu, że jest to bezkontekstowe, czyli nie zależy od tego, w jakiej witrynie banku dokonujemy tych czynności, powoduje, że możemy te dane zebrać i budować takie zestawy cech, które chronią nas w każdej instytucji, w której taką ochronę włączyliśmy. Innymi słowy, nieważne co robimy, tylko jak robimy. Dokładnie. To jest... I żebym dobrze zrozumiała, jak mam konto w jednym banku, to w drugim też będę chroniona. Tak, jeśli włączysz tą ochronę w drugim banku i w pierwszym banku oczywiście, to tak ta ochrona będzie działała bardzo szeroko. Jeszcze jeden istotny element, chyba ostatni, ale nie najmniej ważny. Cały czas się uczymy. Należy pamiętać, że znowu, że nasz sposób korzystania z komputera zmienia się w czasie. Gdy ja byłem dużo młodszy i zaczynałem swoją przygodę z komputerem, to było lata świetlne temu, sposób mi pisania na klawiaturze był zupełnie inny niż teraz. Natomiast ochrona behawioralna uczy się tego zachowania. Uczy się przez cały czas, dostosowuje się i zmienia tak, żeby ta ochrona była jak najlepsza. Ja ze swojej strony zachęcam wszystkich do włączania tej usługi ochrony behawioralnej. Sam osobiście mam ją włączoną i używam, czy tak naprawdę jest używana przez bank do mojej ochrony, bo ja nie muszę nic konkretnego robić. Samo włączenie jest bardzo proste i tutaj Adam pokaże Państwu, jak zrobić to tak, żeby ta ochrona była działająca. Włączenie analizy behawioralnej, ochrony behawioralnej jest bardzo proste rzeczywiście. Najpierw musimy się zalogować do bankowości GoOnline. Tutaj, jak widzimy na slajdzie, przejść do ustawień profilu osobistego. Następnie mamy sekcję bezpieczeństwo i hasło i tam mamy ochronę behawioralną, którą po prostu włączamy. Wyrażamy, i na końcu? Tak, wyrażamy zgodę na ochronę behawioralną, na budowanie profilu, o którym Bartek wspominał. I to wszystko. Wydaje się bardzo proste, a mamy dodatkową formę ochrony, zdecydowanie. Ja jeszcze bym wróciła do tej zmiany czasowej, jeżeli chodzi o korzystanie z klawiatury, z myszy. No wiadomo, każdemu z nas przybywa lat. Ale co w sytuacji, kiedy na przykład złamie rękę i ten wiadomo, że wtedy ten ruch raz, że jest może być unieruchomiona z lekka na początku, to mogę już troszeczkę inaczej się poruszać w internecie, tak? Tak naprawdę korzystając z bankowości elektronicznej. Co się wtedy dzieje? Uczymy się tego wzorca zachowań. Uczymy się, zbieramy te cechy zmienione. W momencie, kiedy to zachowanie się zmieni i dalej bankujemy normalnie, czyli dalej jesteśmy sobą, nie wykonujemy żadnych innych skomplikowanych transakcji, nie ma nagle przelewu na nowy rachunek, nowo zdefiniowanego odbiorcę, jest wysokie prawdopodobieństwo, że to dalej jesteśmy my i my bankujemy. Uczymy się tego wzorca. Zbieramy te cechy, uczymy się tego zachowania i później mówimy, że jest okej. Tak? Ochroną behawioralną nie zablokujemy w takim przypadku dostępu do rachunku. My tylko ocenimy ryzyko, czy to dalej jest ta sama osoba, czy może to już jest ktoś inny, kto przejął nasze dane logowania, przejął nasz login, nasz hasło i próbuje zaatakować, także wykonując jakieś inne czynności. To już jest detekcja i ta widoczność tego jest już po stronie banku. Łącząc te dwa elementy możemy stwierdzić, czy trzeba się uczyć tego nowego zachowania danej osoby, czy jednak zaalertować, skontaktować się, wyjaśnić pewne rzeczy z tym klientem. To w takim razie załóżmy, że jest taka sytuacja i bank ma wątpliwości. To co wtedy się dzieje po stronie banku, jeżeli nie jest pewien, czy to na pewno jest ten klient? Jeżeli widzimy tego typu alert, to co możemy zrobić, to... wstrzymać konkretną transakcję i potwierdzić się z klientem. Jednocześnie tak skontaktować się z klientem. Skontaktować się z klientem w celu potwierdzenia, czy to rzeczywiście on taką dyspozycję złożył. No to w takim razie już bardzo dużo wiemy na temat ochrony behawioralnej, jak ją włączyć. Ja jeszcze mam takie jedno pytanie. Jak ja
korzystam z jednego komputera i na nim włączę tę ochronę behawioralną właśnie poprzez oczywiście stronę Go Online, to czy na kolejnym komputerze też muszę znowu to przechodzić przez ten proces? Znaczy tą ochronę behawioralną włączamy raz. Ona działa w bankowości, nie per komputer. Ja tylko rozumiem, że tak jak tutaj Bartek wspominał w kontekście budowania tego profilu, jeżeli na przykład mamy kilka komputerów, no to po prostu ten profil powinien być budowany w oparciu o te kilka komputerów, zakładając, że po prostu korzystamy z nich jakoś tam naprzemiennie, prawda? Tak, to czy sama zbieranie tych zachowań jest niezależne też od samego wyglądu strony, jest trochę nawet niezależne od samego układu klawiatury, tak? Bo my nie zbieramy, to co wspomniałem, nie zbieramy sekwencji danych, tak? Nie zbieramy kolejnych naciśniętych liter, konkretnych elementów, które wybraliśmy na stronie, nie zbieramy treści. Badamy tylko tą taką melodię pisania, czyli musimy wiedzieć, jak Państwo piszą na klawiaturze, a nie co konkretnie Państwo piszą. I to jest bardzo istotne z tego punktu zachowania poufności. No dobrze, to wszystko się wydaje takie proste, ale nie muszę niczego jeszcze doinstalowywać, jakiegoś kolejnego oprogramowania, żeby to działało na komputerze? Nie. Ochrona behawioralna działa w tle. To jest system, który jest zintegrowany z bankowością i tu klienci nie muszą niczego dodatkowo instalować ani aktualizować w kontekście ochrony behawioralnej. Tylko wyrazić zgodę. Wyrazić zgodę przy włączaniu tej usługi. No dobrze, no w takim razie mam tylko jeszcze takie ostatnie pytanie. Może byśmy w kilku słowach jeszcze podsumowali dla naszych widzów. Co daje nam ta ochrona behawioralna i dlaczego naprawdę warto włączyć takie zabezpieczenie, Adamie? Co nam daje ochrona behawioralna? Ochrona behawioralna daje nam dodatkową ochronę przed oszustami, dodatkową ochronę naszych środków. Natomiast ja bym powiedział, że ta metoda przeciwdziałania oszustwom jest skuteczna, jest uniwersalna i jest skuteczna, ponieważ jeżeli, tak jak wspominała Monika, mamy do czynienia z atakami phishingowymi, one wszystkie się na pewnym etapie kończą tym, że inna osoba loguje się do naszej bankowości po tym, jak jej przekażemy, będąc nieuważnym, bo to też, tak powiem, do tego się sprowadza, dane do logowania. I po prostu z tego, co my widzimy w banku, ta usługa jest skuteczna. Także jeżeli te osoby, które mają włączoną, te osoby, dla których ten profil został zbudowany, rzeczywiście tutaj ryzyko bycia oszukanym jest zdecydowanie mniejsze, bo nawet ta nieuwaga klienta, kiedy powiedzmy przekaże nieświadomie dane osobie trzeciej, jest później po prostu wychwytywana przez nas. Ja tu jeszcze bym dodał, że to nie chodzi tylko o przekazanie loginu i hasła, ale także kiedy klient będzie zmanipulowany w trakcie sesji, na przykład ofertą na kupno butów sportowych, jak wspomniała Monika, czy inną ofertą dotyczącą inwestycji w akcje Orlenu, w Baltic Pipe i tego typu rzeczy. Także w trakcie, kiedy on przekaże kontrolę nad swoim urządzeniem, na przykład za pomocą pulpitu zdalnego, tam często pojawia się narzędzie zwane TeamViewer lub AnyDesk. Pomoc techniczna. Tak, pomoc techniczna. W momencie, kiedy przekaże tą kontrolę nad komputerem innym osobom, przestępcom, także ochrona behawioralna w tym momencie zadziała prawidłowo i wykryje taką zmianę zachowania, bo to de facto przestępca będzie klikał, wpisywał znaki i korzystał z bankowości. Super, to w takim razie już bardzo dużo wiemy na temat ochrony behawioralnej. Jeżeli nadal będą Państwo mieli jakieś pytania na ten temat, zapraszam na naszą stronę bnpparibas.pl. Tam są dokładne instrukcje, jak zainstalować taką ochronę behawioralną, jakie trzeba zgody udzielić bankowi oraz od kiedy ona zacznie działać. Już dużo wiemy o ochronie behawioralnej. Może teraz przejdźmy do innych narzędzi, które także możemy skorzystać, żeby poczuć się bezpiecznym. Czy BIG posiada taką ofertę dla klientów, dzięki której mogą się poczuć odrobinę krok przed hakerem? Tak, oczywiście mamy taką propozycję dla konsumentów, bo BIG nie jest tylko instytucją, która się może kojarzyć jako instytucja, która pomaga bankom w ocenie wiarygodności klientów.
Oczywiście robimy to, natomiast jesteśmy też otwarci dla konsumentów i każdy z Państwa może mieć swoje konto na portalu internetowym BIG i tam ochronić się przed wyłudzeniami, ochronić siebie czy swoich bliskich, ale też przygotować się do kredytu i sprawdzić, co już na Państwa temat znajduje się w bazie BIG. Wspominaliście o tym, w jaki sposób się chroni, że właśnie ważny jest ten zdrowy rozsądek. Fajnie, że znamy już metody stosowane przez oszustów, bo to jest bardzo ważne, żeby umieć te schematy rozpoznać. Na pewno warto z tej ochrony behawioralnej również korzystać. Natomiast w przypadku BIG-u należy sprawdzać, czy już jakieś informacje pojawiają się na przykład na nasz temat w Biurze Informacji Kredytowej i na przykład skorzystać też z takiej aktywnej ochrony, jaką są alerty, ponieważ możemy wiedzieć, w jaki sposób, czy ktoś próbuje na przykład złożyć wniosek o kredyt czy pożyczkę na nasze dane, albo też podpisać umowę na przykład właśnie ze wspomnianym operatorem sieci komórkowej. Może zacznę od raportu, jak mogę poprosić jeszcze o przesunięcie jednego slajdu. Raport jest takim spojrzeniem w przeszłość. Możemy zobaczyć, co już działo się z danymi, czy znajdują się tam jakieś informacje, które powinny zwrócić naszą uwagę. I mogę podsumować w takich trzech punktach, co znajdziemy w raporcie. Przede wszystkim, po pierwsze, sprawdzimy, czy są jakieś opóźnienia. Bo jeśli na przykład oszust wziął kredyt na nasze dane, no to zapewne z intencją niespłacania. W związku z tym na samej górze raportu po jego wygenerowaniu zobaczymy czerwony wskaźnik, który powinien nam też zapalić czerwone światełko, że coś może być z naszymi danymi nie tak. Po drugie, sprawdzimy w raporcie informację, kto w ostatnim roku wykorzystywał nasze dane, czyli właśnie kto składał wniosek o kredyt czy właśnie pożyczkę w ciągu całego ostatniego roku. Jeżeli to nie były nasze działania, to też powinniśmy zwrócić na to uwagę i zachować specjalną taką czujność. Ale tutaj mówisz o tym, kto w kontekście konkretnej instytucji, która składała takie dokładnie zapytanie. Dokładnie tak, bo w raporcie znajdziemy i nazwę instytucji, i powód, z jakiego powodu ta instytucja pytała o nasze dane. Czyli możemy zobaczyć, czy to było nasze działanie, czy to była jakaś próba właśnie włamania się do naszych danych, czy na przykład zostały one skradzione. A po trzecie, oczywiście sprawdzimy tam całą historię kredytów powiązaną z naszymi danymi i zobaczymy, czy zweryfikujemy, czy wszystkie są nasze. Oby oczywiście tak było, ale to jest taka pasywna weryfikacja tego, co już w BIG-u jest. I teraz warto taki raport sprawdzać regularnie, szczególnie w kontekście tego też, co powiedziała Monika, że 80% osób, jak dobrze pamiętam, uznaje wyciek danych jako powód do niepokoju. I właśnie jeżeli mamy informację, że jakaś instytucja została zaatakowana przez hakerów i wyciekły dane, powinniśmy sprawdzić, czy te dane, które wyciekły, nasze dane z danej instytucji, przypadkiem już nie posłużyły do zaciągnięcia kredytu. I właśnie raport jest taką pierwszą weryfikacją, gdzie możemy zobaczyć, czy coś z takimi danymi już się mogło zadziać. Natomiast oczywiście raport powinniśmy sprawdzić my, natomiast BIG ma też narzędzia, które mogą właśnie Państwa informować, aktywnie informować o tym, że ktoś właśnie tu i teraz próbuje użyć naszych danych. I takim właśnie produktem są alerty BIG-u. Chciałam też wspomnieć, że już kilka milionów osób ma konto w BIG-u. Nie wiem, czy wy również. Ja konto mam i też korzystam z takich alertów. I powiem Państwu, jak one działają, tak w skrócie. Przede wszystkim, jeżeli aktywujemy alerty i otrzymujemy taki alert, a na przykład byliśmy faktycznie w banku, czy w firmie pożyczkowej, czy w innej instytucji, to wiemy, że proces rozpatrywania danego wniosku po prostu jest w toku. Taki alert jest potwierdzeniem, że bank działa, bank sprawdza naszą wiarygodność. Na przykład jest to ważne przy kredytach hipotecznych, gdzie te procesy przecież udzielania kredytu mogą trwać nawet jeden, dwa, czy nawet więcej miesięcy. Więc alert wtedy jest potwierdzeniem, że coś takiego się dzieje i wiemy, że procedura jest kredytowa otwarta. Natomiast może być sytuacja, kiedy otrzymujemy alert i faktycznie nie byliśmy nigdzie. Nie byliśmy w banku, nie byliśmy w instytucji pożyczkowej i ważne, nie kupowaliśmy niczego na raty, bo czasem klienci nie kojarzą też zakupów ratalnych jako kredytowania. I jak powinniśmy zareagować? Przede wszystkim w alercie otrzymamy właśnie wspomnianą przez Bartka nazwę instytucji, która złożyła takie zapytanie i numer infolinii BIG-u. I jeżeli podejrzewamy, że faktycznie nie jest to nasze działanie,
Zadzwońmy do nas, zadzwońmy do BIK-u. Doradca zweryfikuje z nami, czy faktycznie mogło dojść do wyłudzenia. Zrobimy taką dedykowaną ankietę z klientem, zweryfikujemy tę sytuację. I jeżeli faktycznie potwierdzimy, że do takiego wyłudzenia doszło, przekażemy klientowi dalsze kroki, co powinien zrobić. Wyślemy zaświadczenie, co, jak powinien zareagować, w jaki sposób na przykład napisać pismo na policję, jak to powinno wyglądać. Czyli to jest też takie wsparcie. Natomiast oczywiście może zdarzyć się tak, że nic się nie dzieje i każdemu bym tego życzyła, żeby tych wyłudzeń nie było, ale one się, tak jak tutaj dzisiaj rozmawiamy, niestety zdarzają. Jeżeli natomiast takiego wyłudzenia nie ma, to BIK wyśle do nas informację, wszystko ok, możesz spać spokojnie, nie musisz się martwić i to też jest takie potwierdzenie, że faktycznie alerty działają. A od dnia aktywacji jesteśmy chronieni przez cały rok właśnie taką usługą alertową. Równiutko co 30 dni. Równiutko, tak. Co 30 dni dostajemy taką informację. Ja mając alerty dostaję na szczęście tylko te okejki, czyli że wszystko jest dobrze. Natomiast na pewno czuję się spokojniejsza, wiedząc, że jednak ktoś czuwa nad tym, żeby było dobrze. Natomiast pewnie też zastanawialiście się nad taką sytuacją, że przecież nie każdy jest tak, powiedzmy, biegły w tych finansach, nie zna się na tych różnych właśnie metodach oszustów. Mam na myśli na przykład, nie wiem, nasze babcie czy rodziny, które, osoby, które po prostu potrzebują wsparcia. I tu chciałam też zwrócić uwagę na taką, na takie produkty rodzinne, że w BIK-u możemy aktywować alerty i otrzymywać również alerty o tym, co dzieje się z danymi na przykład naszej wspomnianej babci czy rodziny. I to jest bardzo pomocne właśnie w takiej sytuacji, że my przejmujemy trochę kontrolę nad tą sytuacją właśnie naszych bliskich i możemy im pomóc właśnie w razie wyłudzenia, w razie próby wykorzystania danych. I oczywiście jest taka specjalna ścieżka wsparcia dla osób, które już stały się ofiarą wyłudzenia, bo na przykład nie miały alertów, nie miały wcześniej styczności z BIK-iem i z naszymi produktami. To każda taka osoba, która już została poszkodowana, jeżeli przekaże do BIK-u zaświadczenie o popełnieniu przestępstwa, które było złożone na policję, będzie mogła też skorzystać nieodpłatnie właśnie z naszych produktów i uzyskać taką realną pomoc w tej dalszej sytuacji. I tak puentując tą część BIK-ową, to chciałabym właśnie też podsumować, podając taki przykład, że oczywiście możemy mieć pełną świadomość, jak działać w internecie, jakie są zasady. Natomiast podkreślaliście dzisiaj te emocje i faktycznie możemy być naprawdę pewni, gdzie jest nasz dowód osobisty, gdzie są nasze dane, ale będzie taka chwila nieuwagi, że po prostu dane oddamy złodziejowi. Więc zachęcam Państwa do takiej prewencji, do korzystania z narzędzi, czy ochrony behawioralnej, czy alertów BIK, czy raportu, po to po prostu, żeby spać spokojnie, żebyśmy my mogli spać spokojnie, a też instytucje takie jak BNP, takie jak BIK, mogły czuwać nad naszym bezpieczeństwem. I to chyba będzie najlepsza puenta. Korzystajmy z tych narzędzi. Tak, zdecydowanie. Bardzo dziękuję, Jasiu. Myślę, że poznaliśmy już teraz bardzo wiele rozwiązań i odpowiednich zachowań, które mogą nas ochronić przed atakami, przed niestety byciem ofiarą tak naprawdę oszusta. Jednak ja na koniec jeszcze ze strony banku chciałam Państwu przypomnieć takie podstawowe zasady, jak powinniśmy działać, czego bank na pewno nigdy nie robi przy kontakcie z klientem. Pracownicy banku nigdy nie proszą o login i hasło do bankowości internetowej, instalacji dodatkowego oprogramowania lub uzyskanie zdalnego dostępu do komputerów czy też telefonów klientów. Pełen numer karty i kod CVV też o to nigdy nie pytamy. Jednocześnie nie prosimy o podanie kodu BLIK, wykonanie przelewu, wpłatę lub wypłatę pieniędzy w bankomacie lub oddziale banku. Mówimy o tym przede wszystkim dlatego, że to są scenariusze, na które niestety widzimy, wykorzystywane są często przez oszustów. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, czy rozmawiają z pracownikiem banku, proszę się rozłączyć. Proszę samodzielnie znaleźć numer do banku, numer kontaktowy do banku na stronach na przykład BNP Paribas i samodzielnie na klawiaturze telefonu wybrać ten numer. Jednocześnie, jeżeli Państwo mają i korzystają z naszej aplikacji mobilnej GoMobile, można podczas rozmowy z pracownikiem banku zweryfikować jego tożsamość. Jeżeli nadal będą Państwo mieli jakieś wątpliwości dotyczące zasad bezpieczeństwa, zawsze zapraszamy na naszą stronę bnpparibas.pl. Na koniec serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z pełną treścią raportu BIK, raportu antyfraudowego BIK, a my jednocześnie poprosimy, może nam się uda odpowiedzieć na kilka pytań od naszych widzów.
Ja bym jeszcze tutaj dodała a propos zachowania tej higieny w bankowości online. To pamiętajmy o tym, że nie tylko bankowość online, że generalnie cała cyberprzestrzeń, tak, to jest to miejsce, w którym musimy być szczególnie uważni. Z racji tego, że to jest taki system naczyń połączonych. Tak? Jeżeli nasze dane wyciekną na portalu społecznościowym, czy nasze dane wyciekną gdzie indziej, miejmy z tyłu głowy, że nie wszyscy stosujemy polityki bezpiecznych haseł i mamy rzeczywiście hasła do każdego portalu inne. Niestety. Idziemy w wygodę, w taką prostotę rozwiązań. Bardzo często te hasła też są gdzieś zapisane po prostu. I strata, wyciek takich danych w jednym miejscu niesie pewne konsekwencje dalej, między innymi właśnie w bankowości. Stąd ta taka higiena zachowania naszego w cyberprzestrzeni jest tutaj szalenie ważna i dbanie o naszą tożsamość, bo o ile o wspomnianym dowodzie osobistym Asia powiedziała tutaj, pamiętamy o naszym dowodzie osobistym, tak? Trzymamy go w portfelu, schowany gdzieś tam głęboko, zakopany i nie pokazujemy, podchodzimy do lady, to patrzymy, czy nikt tam, co by na pewno koło nas nie stoi. O tyle w cyberprzestrzeni, czy co by na pewno, tak zwracamy na to uwagę. Powiem wam szczerze, że jak patrzę, jak ludzie gdzieś tam się logują i te hasła, piny wskazują, to wiecie, na tych telefonach też widać odciski palców, gdzie klikaliśmy, więc zwracajmy na to naprawdę szczególną uwagę, bo to jest nasze bezpieczeństwo. Zdecydowanie i wydaje mi się, że tak jak uczymy małe dzieci przechodzić przez ulicę, spójrz lewo, spójrz prawo, spójrz w lewo, to niestety nie uczymy ich, jak poruszać się po tym świecie cyfrowym, tak szczerze mówiąc, więc pamiętajmy, jeżeli dzisiaj państwo usłyszeli od nas pewne zasady, rekomendacje dotyczące zachowań w sieci tak naprawdę, to poprosilibyśmy bardzo o też przekazanie tych wszystkich informacji, może krok po kroku swoim dzieciom tak naprawdę też, czy swoim rodzicom, ponieważ te są zasady uniwersalne i na pewno pomogą uniknąć pewnego rodzaju problemów w przyszłości. Mamy kilka pytań od naszej publiczności. Chciałabym dowiedzieć się, bo w zasadzie o tym nie wspomnieliśmy, czy ochrona behawioralna jest płatna? Nie, ochrona behawioralna, tak, to jest dobre pytanie, nie w ogóle nie wspomnieliśmy. Ochrona behawioralna jest bezpłatna i bezpłatna pozostanie. To absolutnie, absolutnie tutaj ze strony klienta dodatkowych opłat nie ma. Jedyne, co klient musi zrobić, to w bankowości tą ochronę włączyć i wyrazić zgodę na budowanie profilu, tylko tyle. Mam jeszcze takie pytanie. Mówiliśmy dzisiaj trochę o komputerze stacjonarnym. Mówiliśmy o korzystaniu z mobilki. A czy jest różnica pomiędzy poziomami bezpieczeństwa między komputerem stacjonarnym a telefonem? Jak sądzicie? Wydaje mi się, że to... To jest bardzo trudne pytanie. To nie jest takie proste i nie da się tak powiedzieć, co jest bardziej bezpieczne. To znowu wszystko zależy od tego, jak korzystamy z urządzenia i co na nim robimy. Tak? I też o instalacji elementy, tak naprawdę, tak, instalacji pewne, na telefonie, na komputerze. Pewne elementy bankowości mobilnej są bardzo bezpieczne. Bardzo dobrym jest mechanizmem autoryzacja mobilna. Pod warunkiem takim, że czytamy, co w tej autoryzacji, co my klikamy w rzeczywistości. Czy jest to transakcja na te przysłowiowe 5 zł, czy jednak tam nie jest tych złotych 500 czy 50 tysięcy. Bo takie przypadki też się zdarzają. Ludzie nie czytają, nie klikają, czy klikają machinalnie, potwierdzają wszystkie transakcje, nie czytając tego ze zrozumieniem. To jest istotny element. Na komputerze stacjonarnym także bankowość jest bezpieczna, tak? Pod warunkiem też, że znowu zachowujemy pewną higienę, o której dzisiaj też już mówiliśmy. Mamy program antywirusowy, umiemy odczytać, jeśli dostajemy jakiś link od znajomego, to umiemy go sobie zdekodować na to, co on naprawdę znaczy. Bardzo prostym sposobem jest umiejętność czytania adresów, które pojawiają się na górze w pasku adresów przeglądarki. I tutaj zachęcam każdego, żeby na własną rękę takie krótkie, to zajmie 10 minut ćwiczenie, nauczył się odczytywać i w prawidłowy sposób dekodować trochę ten adres, a to może nas ustrzec przed wszelkimi podszyciami się pod strony nie tylko banków, ale nie wiem, usług pocztowych, urzędów i wszelkich innych rzeczy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dążyli do tego samodoskonalenia się trochę, ale też dzielili się tą wiedzą z naszymi dziećmi, z osobami z naszej rodziny, rodzicami, dziadkami, babciami. To jest bardzo ważne, żeby ta wiedza była propagowana wśród społeczeństwa. To nam pozwoli stworzyć kolejną barierę ochronną przed utratą naszych danych i naszych środków finansowych. Ja bym tylko tutaj dodał, że w kontekście korzystania z urządzenia mobilnego versus komputera stacjonarnego, jakby tutaj
rozwaga, ja bym powiedział, że jest słowem kluczowym i ostrożność, dlatego że w przypadku ataków phishingowych, gdzie przestępcy będą do nas dzwonić i podszywać się na przykład pod pracownika banku, to ja nie będę elastyczni. Oni mogą prosić o instalację oprogramowania, które umożliwi dostęp do tego urządzenia. Niezależnie, czy to będzie urządzenie mobilne, czy to będzie komputer stacjonarny, ponieważ takie programy ogólnodostępne, nie programy złośliwe, programy ogólnodostępne w internecie bezpłatne, są dostępne zarówno na urządzenia mobilne, jak i na komputery. Zgadza się. Po prostu jeszcze trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym. A propos strony internetowej, o której wspomniał Bartek, bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy weryfikowali po prostu literówki. Mhm. Bardzo często, jak mamy jakiś link podsyłany w phishingu, są po prostu literówki. Zwracamy uwagę też na czcionkę, bo zauważcie, że bardzo dużo ataków jest jakąś absolutnie dziwną czcionką, gdzie nagle nie ma, albo są polskie znaki, albo są w ogóle jakieś kreseczki nad o, tak i błędy tak dalej. Ortograficzne. I błędy ortograficzne, tak. Złodzieje dokładnie. Nie są najlepsi z polskiego. Daje nam to niektórzy tak, niektórzy tak, ale jednak się nadal mylą. Tak. Stylistycznie chociażby. Tak, natomiast bądźmy uważni, rozważni, to jest dokładnie to. I może też trochę też nieufni, tak bym powiedziała na koniec, tak? Jakby weryfikujmy, z kim tak naprawdę rozmawiamy. To jest bardzo dobre, bo to poruszyłaś kolejny fajny wątek ataków związanych z wykorzystaniem komunikatorów. Jeśli ktoś prosi nas o 5 zł pożyczenie, to i też Monika o tym mówiła, ale zwracajmy uwagę na to, że po drugiej stronie może być przejęte konto i to może już być przestępca. Zadzwońmy do tej osoby, zweryfikujmy to innym kanałem, żebyśmy byli pewni, że nie jesteśmy oszukani. I to jest bardzo też ważne, znowu mówimy o higienie, tak? I bezpieczeństwie i pewnym ograniczeniu zaufania do tego, co jest w internecie, bo tam każdy może być anonimowy. Zgadza się. Na tym dzisiaj jeszcze niestety nie ma żadnej kontroli, tak? A komunikatory są jednym z najbardziej popularnych tak naprawdę źródeł pojawiania się przestępstw, tak naprawdę źródeł naszych problemów na co dzień. Ja jeszcze tutaj mam takie jedno pytanie. Czy banki powinny przekazywać, czy mogą przekazywać między sobą na przykład numery telefonów klientów? Nie. Nie ma takich możliwości. To znaczy... W momencie podpisywania umowy każdy z nas deklaruje przetwarzanie danych w ramach danego banku tak naprawdę. Więc Znaczy, jeżeli na przykład klient zostanie okradziony i pieniądze są gdzieś przelane do innego banku, to tu rzeczywiście banki między sobą rozmawiają jak najbardziej, natomiast nie w kontekście przekazywania danych klienta. Natomiast w kontekście jeszcze tu ataków phishingowych, odpowiadając na pytanie, skąd przestępcy mogą wiedzieć, że mamy konto w konkretnym banku, jak na przykład do nas dzwonią, to odpowiedź jest bardzo prosta. To znaczy, po pierwsze, za chwilę słyszymy o wyciekach danych z różnych stron internetowych. Także ze sklepów internetowych. Ze sklepów tak internetowych naprawdę, tak? Również, jak najbardziej. Są to też dane finansowe. I tam też widać, gdzie tak. Kto, jaką kartę, na przykład kartę płatniczą z którego banku jest. Tak, znaczy wystarczy po prostu, jakby, że gdzieś w internecie podamy informacje o naszym imieniu, nazwisku, numerze telefonu i numerze i rachunku bankowym. I jakby to już jednoznacznie identyfikuje, w jakim banku mamy konto. Tak więc w momencie, kiedy dzwoni do nas oszust, no to jakby po pierwsze on może się pod ten bank podszyć, wybierając konkretny numer telefonu, a po drugie no, też przedstawi się jako pracownik tego banku, więc jakby to dodatkowo może naszą czujność osłabić. Zgadza się. My banki, BIK korzysta z technologii, aby nas chronić, natomiast oszuści korzystają z innej technologii, żeby nam tak naprawdę zagrażać. Ja to widzę jeszcze taką ogromną zmianę na przestrzeni lat, że kiedyś, że tak powiem, top one, jeżeli chodzi o ataki skierowane przeciwko tak naprawdę Polkom i Polakom, był phishing, gdzie tak naprawdę ktoś wysyłał masowo maile do odbiorców i liczył na to, że ktoś kliknie i podzieli się tak naprawdę swoim loginem i hasłem do bankowości elektronicznej. A dzisiaj ten phishing to jest taki, no widać, że ci przestępcy się niestety przygotowują, że oni obserwują te nasze informacje, które publikujemy w internecie. Oni mają dostęp do tych wszystkich wycieków danych tak na dobrą sprawę i naprawdę czasami nam się może wydawać, że po drugiej stronie jest zaufana osoba, przedstawiciel instytucji, czy też, nie wiem, banku, czy KNF, czy policji, więc tak naprawdę bądźmy uważni i tak naprawdę nieufni i może w ten sposób
jesteśmy w stanie się jakoś ochronić i tak naprawdę nie paść ofiarą z ataku, czy też te socjotechniki stosowane przeciwko nam. Mamy tutaj jeszcze jedno pytanie. Czy Alert Big chroni przed wyciekiem danych? Alert, czyli na wyciek danych jest czymś, nad czym nie mamy kontroli, bo de facto dowiadujemy się, że z jakiejś instytucji po prostu dane wyciekły. Natomiast też z mediów, każda z firm, która padła ofiarą hakerów, z której był wyciek, zalecała aktywację alertów. I alert przede wszystkim chroni przed tym, że dowiemy się o próbach użycia naszych danych, które wyciekły. Tak. Tu chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że bardzo czasem bagatelizujemy zakres danych, który wyciekł. Na przykład, jeżeli mamy tam imię, nazwisko, nasz numer telefonu i adres e-mail, to ktoś może powiedzieć, to są tylko adres, dane kontaktowe, co mi się może stać. Natomiast może się stać rzecz, o której właśnie mówił Adam, czyli złodziej pobierze te dane i wykorzysta je do właśnie socjotechniki. Czyli jakby dajemy otwartą furtkę do tego, żeby mógł się z nami skontaktować. Natomiast alert zabezpieczy nas przed konsekwencjami wyłudzeń, przed tym, że dowiemy się, że ktoś próbuje taki wniosek na nasze dane złożyć, zareagujemy szybko i zablokujemy kolejne wyłudzenia, bo przecież złodziej nie pobierze jednego kredytu czy pożyczki. On będzie działał lawinowo, będzie próbował tych zobowiązań zaciągać jak najwięcej. Więc tu właśnie jest kluczowy czas, żeby jak najszybciej zareagować i działać prewencyjnie. Jeszcze chciałabym podkreślić, bo pojawiło się pytanie, od kiedy, od którego momentu ta ochrona behawioralna zaczyna działać, tak? To tak jak wspomnieliśmy wcześniej, potrzebujemy trochę czasu, żeby wybudować ten model, prawda? Tak, potrzebujemy nauczyć się tego zachowania. No, jeśli poznajecie Państwo osobę, nie wiecie o niej nic, tak? Widzicie ją po raz pierwszy, tak samo my, kiedy Państwo włączycie tą ochronę, my jeszcze nic o Państwu nie wiemy, nie mamy tych zebranych cech, nie możemy Państwa rozpoznać po tym, jak się zachowujecie. Ale z czasem, po kilku sesjach, uczymy się tych zachowań, tak samo jak Państwo uczą się rozpoznawać tą osobę w tłumie, tą chwilę temu poznaną, ale po jakimś czasie możecie Państwo rozpoznać, tak samo i my możemy zweryfikować, czy ten charakter pisania na klawiaturze, ten charakter ruszania myszą czy trzymania smartfona należy do Państwa. Natomiast no, wymaga to kilku sesji. Tak? Bardzo trudno powiedzieć, jest, czy to będzie 5 czy 10, tak? Bo to też znowu zależy od tego, ile tych interakcji jest, jak długo klikamy i jaki jest czas działania tej sesji. Natomiast no, mówimy kilka, tak? Kilka sesji, czyli kilka zalogowań do bankowości. Kilka zalogowań do bankowości elektronicznej, wykonania przynajmniej tam, 2-3 kliknięć, przejrzenia czegoś, tak? To już powinno wystarczyć do tego, żeby taki model można zbudować. Możemy jeszcze tutaj dodać, że ochrona behawioralna docelowo w sektorze powinna działać i na komputerze oraz na urządzeniu mobilnym. Myślę, że wiele banków w sektorze działa, stara się jakby zainstalować ją na wszelkich tak naprawdę narzędziach, które służą dostępności tak naprawdę do bankowości elektronicznej, prawda? I jeszcze takie ostatnie pytanie, wydaje mi się dość ważne, które się pojawiło. Jak rozpoznać, czy kontaktuje się ze mną oszust, tak? To tak naprawdę to, co mówiliśmy. Jeżeli ktokolwiek dzwoni do nas i nie jesteśmy pewni, czy to na pewno nie jest oszust, tak? Czy rozmowa wydaje nam się dość podejrzana, naprawdę niezależnie od tego, kto jest po drugiej stronie, czy to jest scenariusz z policją, bankiem, czy też prokuratorem nawet, takie scenariusze słyszymy, najlepiej się po prostu rozłączyć i samodzielnie wybrać ten numer do osoby, która niby do Państwa dzwoniła i w ten sposób zweryfikować, czy to była prawdziwa osoba i prawdziwa sprawa, czy też oszust, który próbuje Państwa po prostu, że tak powiem, wmanewrować w jakąś stratę, najczęściej niestety finansową. Wydaje mi się, że to wszystkie pytania, które ja bym jeszcze pojawiły, doprecyzowała, że bardzo często oszuści wykorzystują różne technologie. I tutaj po czym rozpoznać? Często mają na przykład wschodni akcent. To oczywiście nie jest standardowe, tak? Nie w 100%. Natomiast zdarza się, że rzeczywiście ten wschodni akcent dość mocno słychać w trakcie rozmowy. Pamiętajmy o tym, że często też stosują w tych technologiach na przykład boty, co oznacza, że nie rozmawiamy z żywym człowiekiem, tylko z jakimś nagraniem, tak? Więc podczas tej rozmowy możemy spróbować 3 razy zadać to samo pytanie i zobaczyć,
w jaki sposób nam odpowiadają. Jeżeli to będzie dokładnie ta sama odpowiedź, no to mamy już 100% przekonania, że no nie rozmawiamy z żywym człowiekiem. No i najprawdopodobniej jesteśmy atakowani, więc po prostu się rozłączmy, darujmy sobie stratę naszego czasu i potencjalne kradzieże naszych środków finansowych. To jeszcze tylko dodam do tego, co powiedziała Monika, że najczęściej niestety starsze osoby mają taką tendencję podczas tej rozmowy potwierdzania, kto jest po drugiej stronie. Na przykład to ty, Władziu, a ta druga osoba powie, tak, to ja, babciu albo ciociu. Więc też jakby nie próbujmy podpytywać złodzieja o różne fakty, podając mu imię. Tak naprawdę imię, albo po prostu dając mu argumenty do ręki, które nam potwierdzą, że to może być prawdziwa sytuacja, więc po prostu najlepiej rozłączmy się i na pewno nie weryfikujmy na własną rękę, właśnie potwierdzając różne imiona czy relacje rodzinne, bo to niestety kilka razy też słyszałam o takim ostatnim ataku właśnie skierowanym na osoby starsze. Tak, tym bardziej, że wykorzystują przestępcy dość popularne imiona, tak? Tak. Ciociu, tu Ania, miałam wypadek generalnie, tak? Dokładnie. Każdy tak. W zasadzie Anię pewnie ma w rodzinie, powiedziałabym szczerze, tak? Więc na dzisiaj to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Ja bardzo dziękuję Państwu za udział w naszym webinarze. Mam nadzieję, że to pozwoliło spojrzeć troszeczkę inaczej na kwestię bezpieczeństwa. Przede wszystkim zachęcić do instalacji też ochrony behawioralnej. Bardzo zachęcam do śledzenia naszych stron internetowych, czy też Biuro Informacji Kredytowej, czy też BNP Paribas. I tak naprawdę zgłębiania kwestii bezpieczeństwa. Jeszcze raz bardzo dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękujemy. Dziękujemy.